Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Oto słowo Pańskie. Najpierw przypomnijmy sobie tę księgę Jozuego i to pytanie bardzo ważne. Komu chcecie służyć? Jozue zadaje to pytanie wszystkim pokoleniom, czyli wszystkim tym, którzy tworzą naród izraelski. Proste pytanie. Komu chcecie służyć? I co jest bardzo ważne, nie głosi wtedy im homilii, ani nie wyciąga jakichś innych argumentów, tylko mówi tak: komu chcecie służyć? Bo ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Coś bardzo istotnego, żeby człowiek, kiedy widzi, a coraz częściej widzimy, jak wielu ludzi bardzo, mówiąc delikatnie, idzie na dystans wobec Jezusa Chrystusa, żebyśmy my powiedzieli: szanuję Twoją decyzję, ale ja i mój dom będziemy służyć Panu. Ważne jest dlatego, że jeżeli chrześcijanie tak nie będą mówić, to po jakimś czasie wielu ludzi będzie myślało, że właściwie to nikt nie jest wierzący. Coraz więcej mi ludzi mówi: proszę księdza, właściwie to już nie mało kto jest wierzący. Co jest nieprawdą. Chociażby z tego powodu, że nadal jest kolejka do konfesjonału, nadal mamy rzeczywiście do kogo mówić, nadal są dzieci i młodzież, która chce się uczyć o Panu Jezusie i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, czasami takie mówienie, bo wszyscy, bo zawsze i my tylko, powoduje taką właśnie sytuację, że oto wydaje nam się, że właściwie jesteśmy taką samotną wyspą i tylko i wyłącznie my, nasza rodzina. I oczywiście nie będziemy w to dalej wchodzić, bo każdy z nas musi sam odpowiedzieć sobie, komu chce służyć Panu Bogu. Z dziećmi dzisiaj powiedzieliśmy sobie bardzo jasno, komu chcemy służyć? No, Panu Jezusowi. A co mamy robić? No, modlić się, chodzić, zachowywać przykazania najogólniej mówiąc. A więc jeżeli chcę służyć Panu Bogu i mam nadzieję, że dzisiaj także i po Komunii Świętej zwłaszcza będziecie mogli odpowiedzieć na to pytanie, komu chcę służyć Panu Bogu? Właściwie z kim chcę żyć tutaj na tym świecie? No to mam nadzieję, że to będzie taka właśnie bardzo jasna i klarowna odpowiedź. Chcę służyć Panu Bogu. I dobrze by było, żebyśmy właśnie przy tym trwali, nie na takiej zasadzie, bo inni wierzą, ale dlatego, że ja nie tyle jestem przekonany. Ja wierzę. Specjalnie mówię o tym, żeby nie przekonany, bo czasami jest tak, że my jako ludzie wiary też bardzo często mamy wątpliwości. I proszę mi wierzyć, że wielu ludzi przychodzi do konfesjonału i też mówi: proszę księdza, miałem wątpliwości, czy to jest grzech. Nie.
jeśli to jest prawdziwa wątpliwość, która narodziła się w twoim sercu. Ale jeżeli nie chodzę do kościoła, systematycznie grzeszę, to proszę się nie dziwić, że tych wątpliwości będzie coraz więcej, a potem one, ich będzie tak dużo, że właściwie wtedy będę mógł powiedzieć, właściwie to ja jestem niewierzący. No wcale się nie dziwię. Człowiek pod ciężarem grzechu zawsze upadnie i zawsze będzie przytłoczony i będzie mu szalenie ciężko wstać. Dlaczego? Bo tak wszedł w taki rytm swojego postępowania i proszę się nie dziwić, że wielu ludzi właśnie wtedy mówić, a ja to nie wiem, czy jestem wierzący. No oczywiście, że nie jesteś wierzący. Dlaczego? Bo nie zaufałeś Panu Bogu i nie, na przykład prostej rzeczy. Nie oddałeś grzechów Panu Jezusowi, sakramencie pokuty. A no właśnie, bo z tym grzechem jest lepiej. Jeżeli ci jest lepiej, proszę bardzo, to jest twoja wolna wola, ale pamiętaj o tym, że są konsekwencje jakichś grzechów. A jakie są konsekwencje, to myślę, że nie trzeba nikomu udowadniać. List do Efezjan chciałbym, żeby małżonkowie sobie sami przerobili. Spróbujcie to przerobić sami. Spróbujcie też w miejsce poddania, bo tutaj święty Paweł mówi, żony niechaj będą poddane swoim mężom, tak samo i mężowie nie bądźcie poddani i tak dalej. Spróbujcie w to miejsce wstawić słowo oddany. Święty Paweł żył 2000 lat temu, więc ta inna była jakaś wrażliwość. Dzisiaj jest inna wrażliwość. I myślę, że jeżeli ktoś wstawi właśnie w to słowo poddany, słowo oddany, to zupełnie inaczej może spojrzeć na to. I wcale nie będzie mówił, że Kościół to mówi tak i tak dalej, że małżonka ma być tylko i wyłącznie poddaną. Więc oczywiście, jak się wiadomo, psa chce uderzyć, kij się zawsze znajdzie. Więc tak samo i tym fragmentem można uderzyć nieprawdziwą Ewangelię. Można, bo prawdziwą się nie da uderzyć. Ale do tego potrzebne jest rozważanie. Dlatego też zachęcam. 5 rozdział od 21 wersetu. Bardzo proszę, przeróbcie sobie. Może kiedyś mieliście takie grupy dzielenia w swoim małżeństwie. Jeśli nie, spróbujcie. To naprawdę jest dobre. Oczywiście problem jest z tym, że tak jak Fredro mówił, że w tym jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Natomiast jeżeli druga strona nie chce, to módl się w tej intencji. I zostaw to w miłosierdziu Bożemu. I do trzeciego czytania przejdźmy od razu, bo ono jest bardzo ważne. Nie wiem, czy zauważyliście, że święty Jan, który pisze tę Ewangelię już troszeczkę z takiej perspektywy, proszę pamiętać, że on pisze mniej więcej już wtedy, kiedy ten Kościół się już rozwija. Już są wspólnoty, są prezbiterzy, są wspólnoty założone właśnie, a to w Laodycei, a to w Pergamonie, a to w Efezie, w Filadelfii tamtejszej, która jest na terenie Azji Mniejszej. I on pisze coś, co Pan Jezus, żaden inny ewangelista tego nie zapisał. A on spisuje tą mowę eucharystyczną w 6 rozdziale swojej Ewangelii i tam zapisuje słowa bardzo dziwne Jezusa. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jeśli ktoś słuchał przemówienia homilii Pana Jezusa, no to powinien być zachwycony, prawda? No nie ma lepszego, przepraszam bardzo, nie pretenduję do tego. Nie ma lepszego kaznodziei niż Pan Jezus. Nie ma lepszego, można powiedzieć, cudotwórcy jak Pan Jezus. Nie ma. Proszę pamiętać, że to już jest po tym najważniejszym cudzie, czyli cudzie zmartwychwstania. I święty Jan zapisuje, że wśród uczniów Pana Jezusa byli tacy, którzy nie wierzą. Oczywiście od razu pomyślimy o Judaszu. Myślę, że wielu było też. Dlaczego? Bo święty Jan napisał, już wielu przestało z nim chodzić. Dlaczego przestali z nim chodzić? Dlatego, że Pan Jezus powiedział coś, co jest bardzo istotne i wielu ludzi dzisiaj do kościoła nie chce chodzić. Właśnie z tego samego powodu. A jakiego? Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Dlatego nie chcą chodzić. Bo dla nich to jest cały czas symbol. To jest symbol, to co tutaj jest.
Dzieci, na poprzedniej mszy świętej zadałem pytanie, te, które już były u Komunii Świętej i nawet jedno, które było u Komunii Świętej, i pytam się bardzo prosto, bo miałem w ręku właśnie hostię, która była jeszcze przed konsekracją. Mówię tak, czy ciało Chrystusa to jest symboliczne, czy jest prawdziwe? No i zadaję teraz wam pytanie. Czy jest prawdziwe, czy jest symboliczne? No i część dzieci odpowiedziała zgodnie z prawdą. Tak, to jest prawdziwe. A niektóre, całe szczęście, tylko niektóre, zwłaszcza te najmniejsze, tak, to jest symboliczne. I widzicie, dlatego też wielu ludzi nie przyjdzie tutaj, bo jak ja miałbym przychodzić dla symbolu, to przepraszam bardzo, no tu jest symbol. To jest świeca, to jest symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Krzyż jest symbolem męki pańskiej. To są symbole. To dla tych symboli w życiu bym nie przyszedł tutaj. Ale dla prawdziwego ciała i prawdziwej krwi, która za chwilę będzie na tym ołtarzu, a to dlatego jestem tutaj. I dlatego będę. Bo to jest podmiot, nie jest przedmiot mojej wiary. To jest podmiot. To jest żywy, prawdziwy Bóg człowiek. Czasami Pan Jezus daje sygnał, że to jest prawdziwe ciało. Wejdźcie sobie do kaplicy Matki Bożej. Tam jest parę takich dowodów, cudów eucharystycznych. Ale przypominam, to nie są dowody naszej wiary. To nie jest tak, że ja wierzę dlatego, że Pan Jezus na przykład w Lanciano czy w Sokółce, no, z hostii stało się prawdziwy fragment mięśnia sercowego. Nie, to nie jest dowód wiary. To może cię przekonać bardziej, ale to nie jest dowód. Dowód wiary może być jaki? Wiara. Ja wierzę, że On tu jest. Wierzę, że to jest prawdziwe ciało, prawdziwa krew pod postacią chleba i wina. Ja wierzę w to. I dlatego też zachęcam was do tego, byście uwierzyli na nowo. Nie wiem, jaką wiarę mieliście w czasie pierwszej Komunii Świętej. Ja miałem lepiej machnąć ręką. Ale mam już swoje lata. I wiem, że to jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew. Wiem, dlatego że do tej mojej wiedzy, takiej zwykłej, normalnej, dołącza wiara. I nigdy od wiedzy mojej nie chcę i nie będę odłączał wiary. Bo w momencie, kiedy ja odłączę wiarę, to się wszystko sypie. To jest dokładnie to samo, co się dzieje w tej chwili z małżeństwami, z sakramentem małżeństwa. W momencie, kiedy się odłącza od małżeństwa sakrament, to proszę się nie dziwić, że się dzieje to, co się dzieje. Bo cała rzecz polega na tym, żeby do małżeństwa, do którego przygotowuje biologia, żeby do tego małżeństwa dołączyć sakrament. Znak widzialnej, niewidzialnej łaski. Jeśli ktoś do tego nie dołącza, to proszę się nie dziwić, że się dzieje to, co się dzieje. A w momencie, kiedy wprowadzamy tam Pana Jezusa, wprowadzamy łaskę Bożą, możemy iść we właściwym kierunku. Dlatego też zachęcam, abyśmy wszyscy razem, dzisiaj także i po Komunii Świętej zwłaszcza, powiedzieli: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Ja w to wierzę i was do tej wiary zachęcam i zapraszam.